Servus! Mówi Bernard Kokczyński, a to jest po drugiej stronie lustra. Jestem w Beleniu, na linii polskich umocnień obronnych Armii Łódź. To miejsce pewnie wielu spośród Państwa kojarzy ze względu na odbywające się tutaj rekonstrukcje historyczne. Dziś nie skupię się na walkach, które się tutaj toczyły, ale opowiem Państwu o planach strategicznych Armii Łódź. Jaki był stan przygotowań linii umocnień obronnych na dzień 1 września 1939 roku? Kim był głównodowodzący Armią Łódź? No i czy mieliśmy szansę odeprzeć nawałnicę wrześniową? O tym wszystkim już teraz. Zapraszam na linię umocnień obronnych Warty i Widawki. Marca 1939 roku III Rzesza zajmuje Czechosłowację. Niemcy otoczyli Polskę od północy, zachodu i od południa. Sytuacja międzynarodowa jest niezwykle napięta. Czuć zbliżającą się wojnę. W tej sytuacji polskie władze podjęły decyzję o przygotowaniu się do bezpośredniej obrony kraju. Generał Juliusz Rummel zostaje powołany na dowódcę Armii Łódź. Kim był generał Juliusz Rummel? Urodził się w Grodnie w 1881 roku w rodzinie szlacheckiej. Służył w armii carskiej, dochodząc do stopnia pułkownika. Był internowany przez Austriaków, a do Wojska Polskiego wrócił w listopadzie 1918 roku. Walczył przeciw bolszewikom w wojnie 1920 roku. Dzięki swojemu talentowi wojskowemu w 1922 otrzymał awans na generała brygady, a w 1928 roku został awansowany na generała dywizji. W momencie wybuchu II wojny światowej Juliusz Rummel ma 58 lat, a jego jednostki toczą bój z wrogiem już od pierwszych dni wojny. O jego późniejszych losach opowiem Państwu w dalszej części odcinka. Podstawowym zadaniem Armii Łódź jest walka z wrogiem na przewidywanym głównym kierunku natarcia niemieckiego i spowolnienie go. Jej zadaniem było utrzymanie rejonów Piotrkowa, Trybunalskiego i Łodzi, tak by osłonić Warszawę i umożliwić przeprowadzenie koncentracji odwodów naczelnego wodza. Generał Rummel wraz ze swoim sztabem przybywa do Łodzi 24 marca 1939 roku. Sztab mieści się w willi Juliusza Heinzla na terenie Parku Julianowskiego. Dziś już nie możemy podziwiać tej wspaniałej rezydencji, ponieważ została ona zbombardowana przez Niemców 6 września 1939 roku. Później, w trakcie okupacji hitlerowskiej, Niemcy rozebrali zniszczony pałac i całkowicie zmienili układ Parku Julianowskiego. Pierwszym i najistotniejszym zadaniem sztabu było wyznaczenie głównych pozycji obronnych. Generał Rummel wytyczył je wzdłuż linii rzek Warty i jej dopływu rzeki Widawki. Przecinały one bowiem wszystkie możliwe kierunki niemieckiego natarcia na Piotrków i Łódź. Przeszkoda wodna wydawała się być wystarczająca dla czołgów i samochodów wroga. Ponadto teren był mocno zalesiony, co uniemożliwiało precyzyjne zbombardowanie polskich pozycji. Główna linia obrony miała kształt łuku ze skrzydłami odchylonymi w tył. Odległość skrzydła północnego, rejon miasta Warta, wynosiła 90 km od granicy z Rzeszą, podobnie skrzydła południowego, czyli rejon Rozprzy i Górborowych. Środkowy odcinek linii, rejon Widawy i Szczercowa, oddalony był o około 60 km od granicy z III Rzeszą.
Aby obrona na linii rzek Warty i Widawki była skuteczna, potrzebne było 10 dywizji. Generał Rummel miał obiecaną połowę tego, czyli 5 dywizji. Oznaczało to, że już na etapie planowania armia Łódź była na przegranej pozycji. Wskutek czego obrona była słaba, płytka, a przeprowadzanie kontruderzeń na wrogu w celu wyparcia go z zajętych pozycji było praktycznie niemożliwe. Zatem obrona musiała trwać przez krótki i z góry ustalony czas. Jestem w okolicach Szczercowa, na rozlewisku, obszarze niezwykle podmokłym i bagiennym. Wyjaśnię Państwu, czemu akurat te tereny zostały wyznaczone na utworzenie polskiej linii umocnień obronnych. Rzeki, co do zasady, same w sobie stanowią przeszkodę naturalną. Utrudniają bowiem natarcie nieprzyjaciela i spowalniają jego marsz. Jeśli nie ma w pobliżu mostów albo te, które istniały, zostały wysadzone, bardzo wiele zależy od panujących warunków atmosferycznych. Konkretnie mówiąc, od stanu wód w rzekach. Niestety, we wrześniu 1939 roku stan wód w rzekach był niski, co umożliwiało przeprawienie się niemieckich zagonów pancernych właśnie przez rzeki. Rozlewisko, na którym obecnie się znajduje, nie jest jedynym w okolicy linii umocnień Warty i Widawki. Takie miejsca jak to również stanowią przeszkodę naturalną, ponieważ nieprzyjaciel nie może nacierać w dowolnym, wybranym przez siebie kierunku. Musi ominąć rozlewisko. Podstawą przygotowania linii umocnień obronnych jest przeprowadzenie prac inżynieryjno-saperskich. Główną rolę w tym zadaniu odegrała 30. Dywizja Piechoty, będąca jednocześnie największym zgrupowaniem operacyjno-taktycznym Armii Łódź. Zaczęto zatem przygotowywać przeszkody mające na celu pomóc w obronie, takie jak zalewy, wyręby, zasieki z drutu kolczastego, okopy, schrony polowe czy rowy przeciwczołgowe. Od początku lata do 3 września 1939 roku kierownictwo nad prowadzonymi pracami sprawowały zarządy forteczne poszczególnych rejonów, takich jak Sieradz, Widawa, Szczerców czy Góry Borowe. Zarządy forteczne podlegały bezpośrednio pod kierownictwo przy sztabie głównym, zatem stan zaawansowania prowadzonych prac był znany nie tylko przez generała Rummla, ale również przez sztab główny Wojska Polskiego. W wymienionych 4 rejonach ukończono w sumie 36 schronów stałych i 18 schronów polowych. Te radytory jednostronne, bo o nich mowa, to schrony wykonane z żelbetonu, czyli betonu wzmacnianego stalowymi prętami. Inaczej nazywano je schronami typu drugiego. Czemu akurat zdecydowano się na budowę tego rodzaju schronów? No, jak nie wiadomo, o co chodzi, to zazwyczaj chodzi o pieniądze i tak było też w tym przypadku. Chodziło o stosunkowo niski koszt budowy takiego schronu oraz fakt, że można go postawić w przeciągu zaledwie kilku tygodni. Nazywano je jednostronne, ponieważ tylko z jednej strony były wyposażone w strzelnicę z karabinem maszynowym, którą Państwo tutaj widzicie. Ściany miały około metra grubości, a wnętrze schronu miało wymiar 2x2 metry. W środku znajdował się ciężki karabin maszynowy Maxim lub Browning. Załogę schronu stanowiły 4 osoby. Dowódca, taśmowy, amunicyjny i celowniczy. Każdy schron wyposażony był w rurę wentylacyjną, której głównym zadaniem było odprowadzanie gazów prochowych. Wejścia do schronu strzegły stalowe drzwi, osłonięte żelbetonowym łukiem. Bezpośrednio przy schronie znajdowały się rowy dobiegowe i okopy, dokładnie takie jak tutaj widzimy. Ten konkretny schron wraz z całym okopem został odrestaurowany i wysprzątany przez lokalnego pasjonata historii, za co jestem mu ogromnie wdzięczny, ponieważ dzięki takim ludziom jak on mogę Państwu pokazywać warunki, w jakich walczył polski żołnierz.
racji tego, że tradytory były wyposażone w strzelnice z karabinem maszynowym tylko z jednej strony, budowano zazwyczaj 3 lub 4 tego typu schrony w kluczowym odcinku obrony. Dopiero w takiej konfiguracji stanowiły one poważne wyzwanie dla nacierającego przeciwnika ze względu na możliwość otwarcia ognia krzyżowego. Każdy schron miał pole ostrzału szerokie na przedpole swojego bezpośredniego sąsiada, dzięki czemu załogi znajdujące się w schronach mogły się wzajemnie osłaniać. No dobrze, a co w sytuacji, gdy mimo wszystko wróg zniszczył jeden ze schronów? Co to oznaczało dla pozostałych załóg? Niestety, oznaczało to poważne ryzyko likwidacji całego punktu umocnień. Dlatego tradytory były otoczone okopami, w których znajdowały się dodatkowe stanowiska broni maszynowej i stanowiska wyposażone w granatniki. W związku z wyznaczeniem głównej linii obrony wzdłuż rzek, bardzo ważną rolę odgrywały mosty, zarówno te już istniejące, jak i te nowo powstałe w celach taktycznych. Obecnie jestem w Sieradzu, przy moście, który jest uznawany za jedyną ufortyfikowaną budowlę hydrotechniczną na terenie województwa łódzkiego. Jego rola w 1939 roku była kluczowa, ze względu na fakt, że droga, która przez niego prowadziła, wiodła na Warszawę. Przy moście znajduje się jeden z tradytorów, obecnie wkomponowany w wał przeciwpowodziowy. Prace fortyfikacyjne na samym moście zostały zakończone w sierpniu 1939 roku. W związku z szybkim postępem wojsk niemieckich, most ten został wysadzony przez Polaków już w pierwszych dniach kampanii wrześniowej. Niemcy odbudowali most w 1940 roku. Umocnili go po obu jego stronach. Znajdują się tam betonowe schrony o grubości ścian 1,5 metra zbudowane w przyczółki. Dodatkowo most został wyposażony w chodniki minerskie na wypadek konieczności wysadzenia mostu. Ściana, którą Państwo teraz widzicie, która jest zbudowana z cegły, jest taka tylko z pozoru. W rzeczywistości jest to fasada mająca na celu maskować schron. Niestety w materiałach źródłowych brak konkretnych informacji, po co Niemcy w 1940 roku wybudowali tak ufortyfikowany most. Tu, gdzie jestem, znajdował się most polowy wybudowany przez polskich żołnierzy z 10. Dywizji Piechoty. W budowie mostu ofiarnie uczestniczyła okoliczna ludność cywilna, co było pewną normą w tamtym okresie. Był to most polowy lekki, o nośności do 3,5 tony, ponieważ polska armia na tym odcinku w tamtym czasie nie dysponowała sprzętem cięższym. Na przykład tankietki ważyły niecałe 2,5 tony.
Most ten znajdował się w miejscu umożliwiającym przejście przez wartę na umocnione pozycje w miejscowościach Beleń i Strońsko, czyli bezpośrednio na wschodni brzeg rzeki. Korzystała z niego również ludność cywilna, która uciekała przed nadciągającymi Niemcami. Wycofujące się polskie oddziały za rzekę uszkodziły most, tak że Niemcy musieli zbudować swój własny most pontonowy 300 metrów dalej w dół rzeki. Historia mostu kończy się zimą z 1939 na 1940 rok, kiedy rzeka zamarzła, most został rozebrany, a podpory obcięte do poziomu lustra wody. Dziś już nie ma śladu po moście, niewiele osób też pamięta o jego istnieniu. Jak pewnie doskonale Państwo wiecie, przeciwko Polakom we wrześniu 1939 roku walczyły nie tylko regularne oddziały Wehrmachtu, ale również niemieccy dywersanci, tak zwana piąta kolumna. Niemieccy dywersanci byli aktywni nie tylko w okresie samej wojny, ale również w okresie przygotowań do niej. We wsi Chojne znajduje się majątek, obecnie w rękach prywatnego właściciela. Natomiast w latach 1933-1939 właścicielem majątku był Niemiec, Ludwig Neubauer. Zazwyczaj sporadycznie on przybywał do swojej posiadłości. Natomiast w okresie przygotowań linii umocnień, warty i widawki jego wizyty znacznie się nasiliły. Żywo interesował się prowadzonymi pracami w Beleniu i Strońsku, a także budową mostu polowego, o którym Państwu opowiadałem. Dwa tygodnie przed wybuchem II wojny światowej został on nakryty przez swoją gosposię w mieszkaniu w Łodzi podczas nadawania komunikatu radiowego do Niemiec. W chwili zatrzymania przez polskie władze popełnił samobójstwo. O lokalnych historiach z okresu przygotowań do wojny opowie Państwu pani dyrektor Muzeum Miasta i Rzeki Warty. Mam w rękach krótkie życiorys Zygmunta Wieczorka, żołnierza 1. Batalionu Saperów Legionowych w Modlinie. Co prawda urodził się na Kielecczyźnie, ale jego działania wojenne, jak również jeszcze przed wojną, obejmują teren Sieradza i okolic. Zygmunt Saper pisze nam, że 17 kwietnia 1939 roku został powołany do specjalnego plutonu w Sieradzu i był w tym plutonie do 28 lipca 1939 roku. Ze wspomnień, które się zachowały, wiadomo, że właśnie wtedy saperzy, jak również inni żołnierze, budowali w Biskupicach bunkry, by pokazać. To może jeszcze zachowane zdjęcia naszego sapera, zdjęcia z ćwiczeń. Tutaj również stoi pierwszy od lewej strony. Bardzo żywo interesował się tym, co się dzieje w jednostce. Angażował się, między innymi należał do orkiestry, grał na trąbce. Mimo że dzieciństwo miał ciężkie, był sierotą, był zupełnym sierotą i wychowywały go siostry zakonne, a później przy pomocy jeszcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i innych rządowych środków udało mu się skończyć szkołę, no jak również i trafił do dobrej jednostki w wojsku, tutaj w mundurze ze swoimi kolegami, tutaj również na zdjęciu. Ponieważ kiedy w Biskupicach pojawiły się wojska, specjalne oddziały, kiedy ludność zauważyła, że budowane są umocnienia, więc uwierzyła, że wojna chyba jednak naprawdę wybuchnie. Więc były też często kierowane pytania, kiedy wybuchnie i co to będzie, co nas czeka. I na jedno z takich pytań oficer odpowiedział: gospodarzu, nie martwcie się, będziemy się bić, nie oddamy nawet guzika. Thank you.
największa intensyfikacja prac fortyfikacyjnych nastąpiła pod koniec sierpnia 1939 roku. Tak jak już Państwu wspominałem, w pracę ofiarnie zaangażowana była również okoliczna ludność cywilna. Oprócz umocnień, o których do tej pory Państwu opowiedziałem, polscy saperzy zaminowali wszystkie mosty na Warcie, Widawce, Rakówce i Prudce. W tym miejscu warto dodać, że w tamtym czasie polscy saperzy nie posiadali min przeciwpancernych, ani nawet min przeciwpiechotnych. Sporo Państwu już opowiedziałem o tym, co było zaplanowane, a także o tym, co zostało wykonane. Chciałbym jednak, żebyście mieli Państwo taki całościowy obraz przygotowań linii umocnień Warty i Widawki. Plan wybudowania 226 obiektów fortyfikacyjnych został wykonany zaledwie w 21%. Rejony najlepiej ufortyfikowane to te miejsca, które dzisiaj Państwu pokazałem, czyli okolice Szczercowa, Belenia, Strońska, na przykład rejon Gór Borowych, w których toczyły się niezwykle ciężkie walki z agresorem niemieckim, nie posiadał żadnego tradytora. Najbliższy tradytor znajduje się przy Księży Młynie pod Bełchatowem. Sam generał Rumel ocenił przygotowanie linii Warty i Widawki w następujących słowach. Zrobiliśmy wszystko, co mogło być w tak krótkim czasie wykonane i na co można było zdobyć materiały. Tak jak wspominałem, opowiem Państwu o dalszych losach generała Rumla. Armia Łódź została stosunkowo szybko rozbita. Rankiem 9 września wojska niemieckie triumfalnie wkroczyły do Łodzi. Był to rodzaj marszu zwycięstwa. Miał on podkreślać siłę niezwyciężonego Wehrmachtu. Tymczasem generał Rumel dotarł do Warszawy dnia 8 września i objął dowodzenie nad nowo powstałą Armią Warszawa. Walki o miasto były niezwykle zacięte. Dzięki ofiarności żołnierzy i ludności cywilnej Warszawa broniła się do 27 września. Duch obrońców był na tyle silny, że gdy dowiedziano się o rozkazie kapitulacji, doszło do licznych protestów. Poszczególne oddziały na odcinkach obronnych nie chciały składać broni. Dopiero interwencja bezpośrednich dowódców, którzy przedstawili cały tragizm sytuacji i bezsens dalszej walki, skłoniła żołnierzy do posłuszeństwa. 29 września 1939 roku do sztabu Wojska Polskiego zgłasza się podchorąży. Mówi, że ma na nazwisko Piłsudski i natychmiast chce się widzieć z generałem Rumlem. Generał, myśląc, że jest to ktoś z rodziny zmarłego marszałka Józefa Piłsudskiego, każe wpuścić podchorążego. Do pokoju generała wchodzi młody człowiek, dziarskim, żołnierskim krokiem. Jest w pełnym rynsztunku bojowym, a na ramieniu ma karabin. Generał pyta, skąd przychodzisz? Podchorąży nie jest w stanie mówić. Rozpłakał się. To niezwykle poruszyło generała Rumla, który sam miał syna w podobnym wieku. Objął młodego człowieka i przytulił. Wtedy podchorąży wyjaśnia, że przychodzi z okopów, w których zawsze byli zwycięzcami. Odparli wszystkie niemieckie ataki i przy każdym zetknięciu z wrogiem górowali nad nim. Dlatego ten nieszczęsny rozkaz o kapitulacji niezwykle wszystkich nas rozczarował i śmiertelnie przeraził. Generał Rumel tłumaczy w prostych żołnierskich słowach, że sprawa Polski jest już przegrana, że dalszy rozlew krwi nie ma już sensu. Młody człowiek wyciąga pistolet spod munduru i gniewnie rzuca go na stół. Ja nic nie wiedziałem. My tam w okopach nic nie wiemy. Myślałem, że pan generał wszystkich nas zdradził. Przyszedłem pana zastrzelić. A teraz proszę mnie oddać pod sąd polowy. Ta sytuacja niezwykle dobitnie pokazuje jakość polskiego morale nawet w ostatnich dniach kampanii wrześniowej. Jak pisała Eliza Orzeszkowa, Gloria Victis. Generał Rumel to, delikatnie mówiąc,
mocno kontrowersyjna postać. Z tą opinią zgadza się wielu historyków. Jako doświadczony oficer frontowy nie powinien opuszczać armii Łódź, tym bardziej nie być w awangardzie odwrotu. Nie udzielił on pomocy wojskom generała Kutrzeby, które przebijały się na Warszawę. Nie udzielił on też pomocy własnej armii Łódź, która również cofała się na stolicę. Istnieją też dość skąpe, ale wiarygodne przesłanki o tym, że generał Rummel chciał się mianować swoistym dyktatorem i rościł sobie prawa do podejmowania decyzji w sprawach polityki międzynarodowej Polski. Te informacje znajdują potwierdzenie w depeszach, jakie kierował do władz polskich, żądając właśnie pełnomocnictw politycznych do podejmowania decyzji. W obliczu sowieckiej agresji 17 września 1939 roku generał Rummel widział w Sowietach raczej sojusznika, a nie wroga. Wydał rozkaz, w którym zakazał bić się z Rosjanami. Tę sytuację adekwatnie skomentował pułkownik Wacław Lipiński, dowódca propagandy obrony Warszawy. Obawy, że Niemcy stworzą rząd, są nieistotne. Obowiązkiem natomiast jest bić się z każdym wrogiem, który na nas idzie, nie zaś decydować, kto jest sojusznikiem, a kto wrogiem. Honor to nie kiełbasa, nie jest podzielny. Honor jest tylko jeden. Juliusz Rummel wojnę spędził w niemieckiej niewoli. Po wyzwoleniu z obozu jenieckiego i krótkim pobycie we Francji wrócił do Polski. Został przeniesiony w stan spoczynku w 1947 roku. Z obawy przed represjami przebywał na uboczu życia publicznego. W 1957 roku wstąpił do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 3 września 1967 roku zmarł w Warszawie i został pochowany na Powązkach. Historyk profesor Michał Klimecki w następujący sposób odniósł się do generała Rummla. Jego działalność po wojnie spotykała się z ostrą krytyką, zarówno w kraju, jak i na emigracji. Generał największy wysiłek włożył w pomoc żołnierzom walczącym w 1939 roku. Przy okazji tego odcinka pokażę Państwu niezwykły relikt września 1939 roku. Jest to orzełek polskiego żołnierza walczącego w kampanii wrześniowej. Niestety nie wiadomo, do kogo należał ten konkretny orzełek. Wiadomo natomiast, że został on wyprodukowany w Łodzi, w zakładach Bronisława Grabskiego, w których to w okresie II Rzeczpospolitej produkowano wiele części wyposażenia dla polskiego wojska. Trzymając w ręku tak niezwykły kawałek polskiej historii, należy zachować szczególny szacunek. Nie tylko dlatego, że orzeł widnieje na naszym godle, ale przede wszystkim warto mieć świadomość, że być może żołnierz, do którego należał ten orzełek, poległ w obronie naszej ojczyzny. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do odwiedzenia kwatery żołnierzy wrześniowych, która znajduje się na cmentarzu w Strońsku. Na mnie zrobiła ogromne wrażenie. Jeśli Państwo macie własne uwagi lub przemyślenia dotyczące przygotowań linii umocnień Warty i Widawki, dajcie znać w komentarzach. Widzimy się w kolejnym odcinku. Servus!